Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Raz, dwa, trzy. Witajcie, jesteśmy na stoisku firmy RCF. Tutaj znowu fajny produkt, dzisiaj TM Digital Mixers. Dwie wersje, wersja miksera TM08 i wersja miksera TM018. Jakie daje to nam możliwości? No przede wszystkim, szanowni państwo, coś tak śmiesznego, jak po prostu maleńka skrzyneczka, którą możemy sobie postawić wręcz pod nogami przy statywie, dająca nam całkiem duże możliwości. No przede wszystkim w przypadku małego miksera jesteśmy w stanie wprowadzić do niego 4 sygnały za pośrednictwem XLR-ów, bądź dwa pierwsze. Jeszcze mamy możliwość wprowadzenia na przykład gitary akustycznej, mamy tutaj złącze combo. Następne złącza są na TRS-ie, czyli ten niewielkie pudełeczko podłączone z iPadem, z aplikacją, jest w stanie nam obsługiwać 8 kanałów wejściowych. Do tego 4 linie wejściowe, czyli 2 auxy i 1 main out oparty na złączach XLR. Mamy również złącze USB i złącze MIDI, które pozwala nam tutaj kontrolować tą konsoletę, wyjście oczywiście słuchawkowe, wbudowany router Wi-Fi, czyli wbudowana antena, możliwość ewentualnie doczepienia zewnętrznej anteny, gdybyśmy potrzebowali ciotkę większego zasięgu, bądź coś by się działo. Większy brat, czyli konsoleta ciutkę większa, czyli TM18, już troszeczkę więcej możliwości. 8 wejść mikrofonowych, w sumie 10 linii, 6 auxów, jedna suma główna oraz jeszcze dużo więcej różnych możliwości, czyli wbudowane Wi-Fi, ale również wbudowane slot line na RC, czyli na normalnej skrętce. Dodatkowo na USB możemy sobie nagrywać bądź odtwarzać. Wszystko oczywiście kontrolujemy za pośrednictwem dedykowanej aplikacji na smartfona. Znowu możliwości podpięcia gitary zwykłej, czyli możliwość używania tego tak naprawdę jako małe, nawet przydomowe studio, czyli możemy sobie za pośrednictwem tego urządzenia i komputera zainsertować pewnego rodzaju pluginy innych firm i latencja całego tego urządzenia nie przekracza 5 milisekund. Tak więc maleńkie urządzonko, bardzo lekkie, mieszczące się w dłoni, możliwość dodatkowo jeszcze, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, kontroli nawet z switcha, czyli możemy w czasie grania, jeżeli jesteśmy muzykiem, który jednocześnie stara się kontrolować zespół i jeszcze występuje, możliwość za pośrednictwem foot switcha, nie tylko za pośrednictwem protokołu MIDI kontrolowania tego, co się dzieje w konsolecie, ale za zwykłym foot switchem jesteśmy w stanie wyłączyć na przykład pogłos, wyłączyć echo, które w tym momencie mamy zaimplementowane na torze wokalowym. Mała puszeczka o bardzo dużych możliwościach w przystępnej cenie, więc na pewno można polecić wszystkim tym aplikacjom, które potrzebują czegoś tak małego i tak sympatycznego. Bolesław Szorl na targach Music Messe 2015. Dziękuję. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Raz, dwa, trzy.